Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon RP. Witam was serdecznie, usiądźcie wygodnie, bo dzisiaj będzie naprawdę gruby dzień dla Krzyśka. No gruby dzień będzie, on dopiero kończy nockę i będzie musiał sobie zajechać do domu i się przespać. Póki co trzeba oddać taksę na bazę. No dzisiaj miał nockę taką... Takie dostał zadanie od dyspozytora, że ma dzisiaj jeździć całą noc, dostarczać ludzi to w jedno, to w drugie miejsce. Ot taka robota taksówkarza Krzyśka. No i Krzysiek już wraca powoli na bazę, ale miał dużo czasu do przemyśleń dzisiejszej nocy, dlatego że no zleceń nie miał jakoś dużo osób nie dzwoniło i trochę sobie co prawda zarobił, zaraz odbierze swoją dniówkę z bazy. Ale no, za dużo tej roboty nie było, za dużo kasy też nie będzie z tego. Mimo wszystko zawsze jakiś pieniądz jest, na przykład na remont Golfa albo coś innego. Zobaczymy. W każdym razie pomyślał troszeczkę o swoim klubie driftowym i o szkółce driftu. Pomyślał, że to go po prostu za dużo kosztuje i może warto by było pomyśleć o jakimś swoim pierwszym gruzie do driftu, żeby sobie driftować czymś normalnym i spróbować się jako też może tuner driftowy. Zobaczymy, no ma przecież kolegę Mirasa, który już w tym tuningu driftowym troszeczkę obeznany jest. To dlaczego by z nim się nie skumać i nie stworzyć jakiegoś driftowozu tańszego dla Krzycha, prawda? No na razie to jest taki pomysł wstępny. Dzisiaj jest umówiony po południu na jazdy, na trening driftowy i tych treningów driftowych zostało mu 3 albo 2, także będzie musiał jeszcze troszeczkę potrenować i wykorzystać te wykupione wcześniej godziny. Krzysiek ma do zrobienia kilka prób. Pierwszą z nich jest jechanie sobie tutaj, zrobienie kółko wokół tego dużego koła jednego, pyk, w ten sposób, oczywiście bokiem, nie jadąc normalnie, i powrót tutaj koło tej flagi. To będzie jego pierwsza próba. No i zobaczymy, jak mu pójdzie. Krzysiek musi wyczuć, kiedy samochód wchodzi na obroty, kiedy ma najwięcej mocy. To jest turbo doładowane auto, dlatego musi brać tutaj pewne rzeczy pod uwagę. Po prostu dobrze wyczuć ten samochód. Jest już on przygotowany doskonale do driftu. Także zobaczymy, jak mu pójdzie. O, tu trochę za bardzo wyleciał. Trochę krzywo, ale nie było aż tak źle. Tam w pewnym momencie za mocno. Także zdecydowanie do poprawki. Musi sobie kilka razy poćwiczyć, żeby trener zaliczył mu to ćwiczenie, a potem przechodzimy do następnego.
Krzysiek poradził sobie akceptowalnie, nie było idealnie czysto, ale nie było też jakoś strasznie tragicznie. No tutaj on nie trenuje jakoś bardzo dużo, dlatego nawet całkiem mu poszło, można to zaliczyć. Chociaż to wejście w drift w pierwsze koło było takie mało ciekawe. Kolejnym ćwiczeniem będzie zrobienie transferu, czyli standardowa ósemeczka. Krzysio musi sobie okrążyć to kółko tutaj i to kółko tutaj, zaczynając od tego miejsca, czyli od z tego miejsca. Musi sobie zrobić tak. Tu zrobić jedno koło, pyk, dookoła, jedno koło dookoła musi sobie zrobić i potem musi przenieść całą energię samochodu w to koło, a następnie z powrotem w to koło, tutaj zrobić jeszcze jedno kółko i dopiero wrócić sobie w to miejsce. Także widzicie, bardzo trudny trening. No i zobaczymy, jak mu pójdzie. No, Krzysiek musi się jeszcze wiele nauczyć. Tutaj, jak widzicie, problemy z tym transferem, to nie jest taka prosta sprawa i będzie trzeba potrenować. Transfer to jest bardzo trudna rzecz w drifcie, ale jak już ktoś się nauczy transferu w samochodzie, no to naprawdę daje sobie radę praktycznie ze wszystkim. A pamiętacie, że Krzysiek radził sobie świetnie na zakrętach. Całkiem dobrze mu szło i ładnie rzucał tym samochodem. Tak, zrobić takie techniczne, trudne drifty już nie jest tak prosto. I Krzycho naprawdę musi się tutaj przyłożyć. I od tego właśnie takie treningi są. No już, prawie mu wyszło, już było bardzo blisko, widzieliście, że ładnie szedł te zakręty. Tutaj bardzo łatwo jest przesterować samochód, dlatego że te okręgi mają mały promień i trzeba bardzo uważać, żeby samochodu nie przesterować. Ten akurat ma mało mocy, więc teoretycznie powinno być go łatwo opanować i operować w tych takich wyższych obrotach nie jest trudno, a mimo wszystko i tak jest łatwo tutaj przesterować to autko. No i ostatnie zadanie driftowe Krzyśka na dzisiaj będzie polegało na tym, aby zrobił najgładszy, najdłuższy drift, jaki zdoła. Czyli chodzi o to, aby tutaj wzdłuż tego zakrętu ładnie zrobić taki łuk driftowy i no i jakoś wyprowadzić samochód na wprost. Ma sobie skończyć gdzieś tam przed tym następnym zakrętem, ale chodzi o to, żeby przejechać przy dużej prędkości, czyli Krzysiek przed chwilą musiał sobie manewrować tym samochodem przy niskich prędkościach i próbować go opanować, a teraz będzie musiał przejechać ten zakręt tutaj po zewnętrznej, czyli duża prędkość i opanowanie samochodu przy tej dużej prędkości, to może być prawdziwe wyzwanie dla Krzyśka. No ale zobaczmy. To zdecydowanie nie jest to, czego trener od nas oczekuje, więc powtórka.
ciężko. Naprawdę bardzo ciężko utrzymać było ten samochód tak na równi. Troszeczkę go wyrzucało z tego zakrętu, co nie jest za dobre. No nic, będziemy musieli jeszcze powtórzyć. Prawie wyszło, ale to jeszcze nie to. To jeszcze nie to. No, już bardzo blisko, już bardzo blisko. I tyle, udało się całkiem ładnie poprowadzić samochód, wiadomo, że do ideału jeszcze kawał drogi, no bo tam trzeba dopracować takie szczególiki, w odpowiednim momencie wejść w ten drift, w odpowiednim momencie samochód zacząć bujać na boki, także jeszcze daleka droga do perfekcji. No, teraz jedziemy sobie zdać samochód i wracamy do naszego Golfa niestety, o kurcze. Fajne jest to autko do driftu, Krzyśkowi bardzo się spodobało. No i ono właściwie na rynku wtórnym niewiele kosztuje. Szkoła driftu właściwie jest bardzo droga. Krzysiek nie ma jakichś kokosów, nie zarabia jakichś kokosów i nie ma uskładanej kasy, no ma dopiero, no już prawie 19 lat. Ale to, no nie stać go na tą szkołę driftową. 3000 funtów za 3 miesiące. No 1000 funtów na miesiąc. No, trochę tak za dużo, no nie? No ale tam jego nie obchodzi, czy tam się samochód zniszczy, czy nie. Kurde, ci kierowcy tutaj jeżdżą. Jesus. Jego nie obchodzi to, czy samochód się zniszczy, czy zużyją się opony. Paliwo go nie obchodzi, nie obchodzi go totalnie nic. Dostaje samochód przygotowany do driftu i jedzie. I ma już samochód gotowy do tego, także... Nie ma tutaj, nic się nie przejmuje, płaci yellow, tak? No tak to bym musiał sobie kupić swój samochód taki do driftu i no próbować coś z nim polatać. No a widzicie, że on jeszcze musi swojego Golfa odrestaurować, ale do tego jeszcze dojdziemy na spokojnie. Myślę, że sobie odrestauruję już niedługo tą karoserię. No właściwie on pod względem mechanicznym nic mu nie szwankuje, jeździ samochód jak trzeba, to jest Volkswagen, tutaj niewiele się psuje, prawda? Także jest tutaj wszystko w porządku. Natomiast fajnie by było tą karoserię ogarnąć, no bo Krzysiek, prawdę mówiąc, unika jazdy w deszczu. Raczej wybiera takie słoneczne pogody, żeby korozja jakoś za bardzo też nie postępowała. Także tak, Golfa sobie zdecydowanie naprawimy. Ale co? No właśnie, z tą szkołą driftową Krzysiek podjął taką decyzję dzisiaj, że raczej nie będzie kupował następnego, powiedzmy, abonamentu i zrezygnuje ze szkoły driftowej, ale to wcale nie oznacza, że on zrezygnuje z driftu. Będzie sobie po prostu zbierał kasę na swój własny driftowóz, no i zobaczy jak mu to wyjdzie, jak wypadnie z tym driftem, czy uda mu się uzbierać na jakiś fajny samochód i jakby nauczyć się nim driftować, przystosować go do driftu, no bo przecież jak kupi sobie takie auto, to ono będzie miało małą moc, będzie miało co prawda napęd na tył, jakiegoś gruza sobie tam ogarnie, no ale to nie wszystko, tak, tam trzeba jeszcze powkładać, tam trzeba dyferencjał zespawać, tam trzeba porobić w tym samochodzie odpowiednie rzeczy, pokupować części, to nie jest takie proste. O, widzimy, że tu jakiś wypadek i Krzysio tak trochę nie zdaje sobie z tego sprawy, jakie są koszty budowania samochodu do driftu. Dlatego póki co no, planuję sobie... A, pojedziemy sobie tutaj. Dlatego póki co planuję sobie kupno tego samochodu pierwszego do driftu. I no, zobaczymy, a to jeszcze kwestia, wiesz, ogarnięcia odpowiedniego miejsca do driftowania, kupna odpowiedniego placu pod to, jakby no jest dużo problemów z tym driftem, ale może uda mu się zarobić kasę na jakichś zawodach wyścigowych, a potem jak się nauczy driftować, a już tutaj w szkole driftowej widzieliście, że idzie mu całkiem dobrze, to może będzie mógł zarobić jakiś pieniądz
na drifcie, typowo. No, chyba byłoby to spełnienie marzeń dla Krzyśka. Póki co trzeba jeszcze trochę kasy odłożyć i ponaprawiać Golfa. No i odłożyć kasę oczywiście na pierwszy driftowóz, także to za jakiś czas zdecydowanie. A póki co zadzwonimy sobie do szefa i zapytamy się, czy nie ma jakiegoś wyścigu dzisiaj w nocy. Bo praca na taksie to jedno, a wrażenia i adrenalina to drugie. I parę groszy dodatkowo, takich większych groszy niż na taksie, wypadałoby zarobić. No zobaczymy, co tam szefa nam powie. Słuchajcie, okazało się, że szefo ma dla Krzyśka niespodziankę. Zrobi tuning jego samochodu, nie jakiś tam hardkorowy, ale tak, żeby samochód mógł brać udział w wyścigu. Tak, jego Golf GTI będzie mógł dzisiaj się ścigać, także zobaczymy, jak mu pójdzie. To jest naprawdę szybkie auto, tylko trzeba mu dodać troszeczkę jeszcze dzielności, trzeba dać mu jakieś nowe oddychanie. Także zobaczymy, zobaczymy, co tam szefo wymyśli, ile kunia uda się wycisnąć z tego Golfa. Troszeczkę moc wzrosła, a także zredukowaliśmy wagę. Ten szefo to faktycznie Krzyśka jakoś lubi i śpi chyba na kasie, ja nie wiem. Tuning takiego samochodu dla niego to żaden problem, jak widzicie. I bez żadnych problemów auto ma już więcej mocy, waży mniej, czyli to oznacza, że ma lepsze przyspieszenie. No, nie jest to jakaś ogromna różnica. Nie można było tutaj instalować jakoś bardzo dużo mocy ze względu na to, że trzeba by było rozbudować też hamulce i inne rzeczy, zawieszenie trzeba byłoby dać wyścigowe. I widzicie, że samochód już ma troszeczkę problemy z hamowaniem przy takich przyspieszeniach, jakie teraz osiąga. Zobaczcie, że do góry wstaje cały ten przód w momencie, kiedy dociskamy gaz, także Krzycho jest zdecydowanie zadowolony, samochód jest przygotowany, ale tym razem do wyścigu dziennego, takiego 100% legalnego. Zobaczymy, jak Krzyśkowi pójdzie naprzeciw takim normalnym przeciwnikom. Z tego generalnie nie ma dużo kasy, bo tutaj nie są brane pod uwagę żadne zakłady, tutaj wszystko jest legalnie. Szefo bezpośrednio się tym nie zajmuje, ale ma znajomych, którzy się tym zajmują, więc wprowadzą Krzyśka w takie podstawowe wyścigi samochodów dla żółtodziobów. No i tutaj widać, że Golfina przyspieszenie ma dość dobre. Jak widzicie, doganiam swoich przeciwników i ich wyprzedzam. Ale niestety z pokonywaniem zakrętów jest problem i z hamowaniem. Tutaj coś hamulce zdecydowanie za słabe. Jak się dodaje gazu na zakręcie, to niestety samochód z tego zakrętu wypada. Natomiast na prostej... Na prostej jest całkiem w porządku. Tutaj zdecydowanie przydałoby się jakieś twardsze zawieszenie do pokonywania ciasnych zakrętów. Ale póki co jakoś idzie. To nie jest jakiś bardzo szybki samochód, więc idealny dla Krzyśka, żeby się nauczyć. O, a przed nami jedzie Golf MK1. Proszę bardzo, jedyneczka. Krzycho ma MK2, także nowszy model.
Krzyku, dawaj! Kurczę, chyba jest już wysoko. I trzecie okrążenie. Ciężko jest na tych zakrętach, bardzo. Trzymajcie kciuki za Krzyka. I proszę bardzo, zbliżamy się do mety. Krzyko radzi sobie fantastycznie za kierownicą tego golfa. Zobaczcie, jaki sznurek samochodów za nami. Pięknie! Druga pozycja, moi drodzy. Bardzo ładnie. No i pięknie, kasiorka zarobiona. Co prawda nie jakoś tam bardzo dużo, ale i tak więcej niż prawie dniówka na taksie. No dniówka na taksie to, tak jak wam mówiłem już w poprzednich odcinkach, różnie to może być w zależności od tego, jakie firma ma zlecenie, to różnie też Krzycho może sobie zarobić, ale najważniejsze jest to, że tamta praca to jest, wiesz, taka stała robota i zawsze ma ten stały przypływ gotówki co miesiąc, co jest bardzo ważne. Mimo to, że pracuje na taksie już od kilku miesięcy, to widzicie, że tej kasy nie ma jakoś dużo uzbieranej, dlatego że dużo kasy też pochłaniała jemu szkoła driftu. Ostatnio zapłacił 3000 funtów za te 3 miesiące i zostały mu jeszcze chyba 2 albo 3 lekcje driftu do odebrania, że tak powiem. No i będzie mógł, moi drodzy, chyba, nie wiem, kupić własne auto do driftu czy coś. W każdym razie zajerał się tym wyścigiem, podobało mu się to, że zarobił sobie kasę z wyścigu, jadąc swoim zardzewiałym golfem i zdobywając... Możesz ty! I zdobywając, słuchajcie, drugie miejsce swoją piękną golfiną. Bardzo, bardzo fajnie. Także zdecydowanie będzie brał więcej udziału w wyścigach. Zobaczymy, jak jego kariera się potoczy. Może się nawet okazać, że driftowanie będzie czymś takim dodatkowym, a bardziej skupi się na wyścigach. Nie wiadomo. W każdym razie Miras dał nam znać, dał Krzyśkowi znać, że powoli kończy już naprawę Lamborghini Aventador Super Veloce z tym takim spoilerem. Pamiętacie, oddawaliśmy ostatnio Lamborghini do niego do naprawy i trochę mu tam pomogliśmy jeszcze z naprawą. No grubo, grubo było z tym Lamborghini, ale mówi mi raz, że już powoli kończy robotę i będzie można sobie przetestować, zaprosi nas na jakieś testy, a zobaczymy, może zaprosi nas na testy, ale on będzie jechał, my będziemy siedzieć, no ale nawet to będzie dla Krzyśka bardzo fajne doświadczenie, posiedzieć sobie w Aventadorze. No kto by z was nie chciał przejechać się na miejscu pasażera takim Aventadorem fantastycznym? Ja bym chciał. Co jakiś czas sprawdzam nowe tablice rejestracyjne dla Krzyśka, które tworzycie wy. I aby utworzyć taką tablicę, musicie w opisie stworzonej tablicy wpisać Krzycho. I zobaczmy, jakie tablice mamy tym razem. Proszę bardzo, mamy taką, którą mamy chyba teraz zainstalowaną. Mamy, zobaczcie, dubajską tablicę. I coś widzę, że wszystkie te tablice stworzyła jedna osoba i jest to Krzysiek. Nie Krzysiek, Boże, Maciek. Zobaczcie, tutaj mamy So Fast od Kubimal. I obecnie Michu Gaming to jest jego tablica, którą zamienimy sobie na którąś z tych. I proszę bardzo. Tablica już zmieniona, bardzo fajnie. Dzięki ci, Maciej, za zrobienie tablicy. Tutaj mamy poprzednią tablicę, nie musimy jej usuwać, niech sobie tam będzie, ale ta tablica jest fajna. Ja nie wiem, czy Golf MK2 zalicza się do klasyków, ale mamy tam ikonkę klasyka. No niestety zrobiło się już ciemno, a Golf MK2 nie ma podświetlenia tablicy tutaj, także trochę słabo, nie widać tej tablicy, ale ją na pewno zobaczycie sobie już w następnym odcinku, na który was serdecznie zapraszam. Dziękuję wam, że byliście na tym odcineczku, mam nadzieję, że miło spędziliście czas przy przygodach
Krzyśka i przy jego nauce driftu w szkole driftowania. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!